Szanowny słuchaczu, za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Witam was, bracia i siostry. Z tej strony ponownie ojciec Adam. Dzisiaj kolejna audycja z bankowego objawienia. Przed nami 3 godziny dla naszych skołatanych nerwów. Pierwsza godzina, serwis informacyjny, wydarzenia z kraju i ze świata. Następnie informacje o koncertach parafialnych. Później dalsze wiadomości ze sceny. Aż w końcu na drugiej godzinie dotrzemy do tematu głównego, którym dzisiaj są zapomniane utwory i historie punkowe lat 80. Mam nadzieję, że będziecie się podczas tych 2 godzin dobrze bawić i nie zapominajmy, że jeszcze jest 3. bonusowa godzina, to tradycyjnie piosenka na życzenie. Czas, kiedy to ja spełniam wasze prośby muzyczne. Przypominam, że te pierwsze 2 godziny audycji są nagrywane i zostaną opublikowane jako plik MP3 na naszym Facebooku oraz kanale YouTube. A tak przy okazji, żeby być zawsze na bieżąco, nie tylko z audycjami i wydarzeniami, bo przecież wrzucamy na Facebooka najróżniejsze nowości, to zapraszam do subskrypcji, polubienia Facebooka, subskrypcji naszego kanału na YouTube. No tak,
za co z góry bardzo dziękuję, bo wiele osób właśnie tak zrobiło w poprzednich tygodniach. A jeżeli dodatkowo podoba Wam się to, co robimy, to zawsze możecie nas wesprzeć i rzucić jakieś drobne na piwo. Szczegóły na stronie www.radiounderground.org. Dobra, no to zaczęliśmy utworem TZN Ksenna, Wasza Wiara, tak na dzień dobry, skoro mamy niedzielę, nie ma gdzie wyjść, bo wszystko jest pozamykane, to może i dobrze, bo dzięki temu możemy tutaj się spotykać. Zapraszam wszystkich na radiowy czat oraz oczywiście na panel pozdrowień, dajcie znać, że już jesteście i audycję macie ustawioną odpowiednio głośno, aby w okolicy wszyscy słyszeli, że właśnie zaczęliśmy nadawać. Z tego co widzę, to już jakieś wpisy się pojawiły na panelu pozdrowień, co niesamowicie cieszy, ale do nich zajrzę już za chwilkę. Przy okazji wybaczcie mój głos, jestem naprawdę świeżo po koncercie z ulicznym opryszkiem w Berlinie tym razem. Parę zdań na ten temat powiem nieco później. A teraz posłuchajmy jeszcze raz grupa TZN Ksenna i utwór Religia. Ksenna i myślę, że bardzo dobry utwór, zwłaszcza tak, jeżeli patrzymy na to wszystko, co się dzieje, związane z premierą filmu Claire, związane z tym, co się dzieje z Kościołem, no to spojrzenie na religię TZN Ksenny naprawdę dobre. Ten utwór, akurat ta wersja, pojawiła się na płycie Dziewczyny w Pogo, 2012 rok, a mnie się wydaje, jakby to wczoraj Ksenna wydała właśnie ten album. Dobra, zerknijmy na panel pozdrowień, bo sporo wpisów się pojawiło. Grześ, jest i Białystok, pozdrawiam. Grześ. Od Igora, cześć wszystkim, długo mnie tu nie było, wszystkie zaległości nadrobiłem dzięki YouTube. Adamie, świetny kawałek amputacji, czarny chleb poleciał w ubiegłym tygodniu. Skąd go wykopałeś? Wiesz, Igor, mam sporo jeszcze takich materiałów nieprzejrzanych, które gdzieś tam zalegają u mnie i jeżeli tylko mam chwilę czasu, to staram się to nadrabiać przed przygotowaniem audycji. No i często wynajduję takie rzeczy, że sam jestem zaskoczony i sobie myślę, wow, świetna sprawa. No ale tutaj akurat amputacja promowany przez nas zespół, więc podejrzewam, że przesłali pakiet piosenek, które kiedyś przesłuchałem, zaprezentowałem i ponownie pokrył je kurz. Więc fajnie było ponownie odkopać. Fajne, fajnie i cieszę się, że Ci się podoba. I nie tylko Tobie. Andrzej wita się trzema wykrzyknikami i cześć wszystkim, witam Ciebie Andrzeju. Krzysztof, pozdrówko słuchaczom, oj, cześć Krzysztof. I Ada, pierwszy raz Was słucham i od początku świetna kapela, pozdrawiam. Wielkie dzięki Ada i mam nadzieję, że sił Ci starczy aż do końca dzisiejszej audycji, czyli do 21. Dobra, no i witam wszystkich nowo przybyłych, jak i tych starych załogantów, załogantki. Zaczynamy dalszą część naszej audycji, czyli serwis informacyjny.
Dobrze, zaczniemy od wydarzeń z kraju. Niestety mam złą wiadomość ze sceny punkowej, ponieważ kilka dni temu rozpadł się wam dobrze znany zespół Nauka o Gównie. Na razie nic nie zapowiada na to, aby zeszli się ponownie, więc no wielka szkoda, bo w planach też mieli jeszcze sporo koncertów, a to taka niespodzianka. Więc ponownie Nauka o Gównie przestaje istnieć. A teraz spójrzmy naszym krytycznym okiem na wydarzenia polityczne. Zobaczmy, co tam knują, co się dzieje, zwłaszcza teraz, kiedy kiełbasa wyborcza wręcz lata wszędzie ze wszystkich kanałów telewizyjnych, radiowych, to czemu by nie u nas nawet? No właśnie, PiS płaci zaprzyjaźnionym mediom publicznym pieniędzmi, publicznymi pieniędzmi, co jest najgorsze, więc o tym, jak dobrze popierać rząd, przekonują się corocznie prorządowe media, czyli lepiej, jeżeli prasa chwali rząd, bo dzięki temu dostaje więcej pieniędzy, a media opozycyjne ponoszą karę za swój sprzeciw wobec władzy i nie są tak dotowane. Do takich wniosków prowadzi analiza wydatków na reklamy państwowe, którą przeprowadził portal wirtualnemedia.pl i wynika niezbicie, że media będące propagandową tubą władzy cieszą się wysokimi wpływami z reklam spółek z udziałem Skarbu Państwa. A największymi, na przykład taki tygodnik jak Sieci, czy też bulwarówka Super Express. Dodatkowo na kolejnym miejscu jest oczywiście Gazeta Polska i kolejne miejsca zajmują prawicowy tygodnik Wprost, Do Rzeczy i Rzeczpospolita. Natomiast największe spadki wpływów z reklam, z grupy reklamodawców odnotowały Fakt, Gazeta Wyborcza, Polityka. No, trudno oprzeć się wrażeniu, że tak konstruowana polityka reklamowa spółek Skarbu Państwa ma na celu wspieranie swoich, czyli większości tytułów, które ze względu na przyjazną ocenę polityki rządowej mogą liczyć na to, że ich byt będzie zapewniony dzięki szczodrości państwowych podmiotów. No ale to jeszcze nie koniec o naszej władzy kochanej bardzo tak mocno, że aż mam nadzieję, że ją to boli. Radni PiSu stają na głowach, aby zablokować Marsz Równości w Lublinie. Doszli do wniosku, że planowany zorganizowania marszy 13 października to jest data, rocznica objawień fatimskich. I jest to w takim razie, jeżeli tutaj planowany jest Marsz Równości na 13 października w Lublinie, to doszli do wniosku, że jest to prowokacja homoseksualistów wymierzona w katolicką społeczność Lublina i apelują do prezydenta o zakaz, oskarżają organizatorów o promowanie pedofilii i sprawa ma szansę nawet otrzeć się o prokuratora. A prezydent miasta Lublina, Krzysztof Żuk, twierdzi, że nie ma podstaw do delegalizacji, ponieważ wydarzenie odbywa się zgodnie z prawem i stanowi jeden ze sposobów wyrażania światopoglądu. Przyznaje jednak, że termin jest dość niefortunny, gdyż nabiera wymiaru politycznego i prezydent stwierdził, że lepiej by było, gdyby odbył się po wyborach samorządowych. Co ciekawe jeszcze, w centrum Lublina odbyły się nawet niedawno zbiorowe modlitwy w intencji osób, które wybierają się na marsz. Tak. Dobrze, to nie koniec absurdów w naszym kraju, ponieważ jak wiecie, panuje kult żołnierzy wyklętych i generalnie wyklętych, absurdy bez granic. No i ostatnio pewien turysta przez to ma kłopoty, bo zrobił sobie selfie przed pomnikiem. 48-letni turysta z Lubartowa długo nie zapomni swojego wypadu na Podlasie z powodu właśnie zdjęcia, które zrobił sobie przy pomniku słynnej żołnierki wyklętej i będzie miał sprawę w sądzie nawet. Zwyczajem większości współczesnych turystów taka moda jest, że robi się pamiątkowe selfie przy jakiejś oglądanej atrakcji. No i na nieszczęście mężczyzna chciał uzyskać dobre ujęcie i w tym celu na krótką chwilę wszedł na podest pomnika i zrobił sobie selfie. I to właśnie spotkało się z interwencją strażników leśnych, którzy zamierzali wylegitymować i pouczyć turystę, ponieważ obok powiewały flagi narodowe, lasów państwowych również, dlatego też dla leśników takie zachowanie było profanacją.
i znieważaniem barw narodowych. 48-latek odmówił pokazania dokumentów, więc leśnicy wezwali policję, która również uznała, że sprawa jest poważna i zdaniem funkcjonariuszy doszło do wykroczenia, zakłócenie porządku publicznego albo wywołanie zgorszenia innym wybrykiem. Turysta nie przyjął mandatu, więc sprawa trafi do sądu, więc uważajcie, jak sobie robicie selfie gdzieś następnym razem, zwłaszcza z jakimiś wyklętymi pomnikami. I jeszcze informacje ze świata, krótko. Oczywiście też nie będą zbyt optymistyczne. Pewnie każdy z nas korzysta z Facebooka, również Radio Underground. A Facebook ostatnio ma za nic prywatność użytkowników i zaczyna wyłudzać wręcz dane, a potem nimi handlować. O tym, że Facebook podsłuchuje nasze rozmowy, aby dopasować do naszego profilu reklamy, wiemy już od dawna. O tym, że handluje informacjami o swoich użytkownikach, to również. Teraz jednak, dopiero ostatnio, dowiedziałem się o tym, jak daleko jest w stanie posunąć się portal w naruszaniu prywatności swoich użytkowników i pazerności w osiąganiu zysków. Otóż Facebook wykorzystuje ufność użytkowników, którzy podają swoje numery telefonów komórkowych z myślą o zwiększeniu swojego bezpieczeństwa, ochrony prywatności, wiecie, żeby nikt wam nie ukradł konta, a wręcz nieraz to Facebook domaga się takiego numeru telefonu, czy też waszego zdjęcia i bez tego was nie przepuści nigdzie dalej. Tymczasem, dzięki temu, że podacie taki numer telefonu, dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Numery stają się towarem, dzięki któremu firmy mogą zwiększać swoją sprzedaż poprzez docieranie do odpowiednich osób. I numery telefonów to nie jedyny przekręt w wykonaniu Facebooka. Nasze dane mogą trafić w szpony koncernu, nawet jeśli sami nie podajemy ich w jakimkolwiek formularzu na portalu, ponieważ wystarczy, że nasze numery i adresy mailowe pojawią się w książkach adresowych, a Facebook już sobie wszystko pięknie doczyta. Zbieranie wszelkich danych o swoich użytkownikach jest głównym narzędziem do generowania zysków. I Facebook wie o nas coraz więcej i zachęca się do dzielenia z coraz większą liczbą informacji o naszej prywatności, a potem handluje nimi i dzięki czemu zyskują reklamodawcy, jak i sam portal. A my jesteśmy tylko towarem, niestety. Warto o tym pamiętać, moi drodzy. I jeszcze co? Jeszcze dwie informacje ze świata strajków. Duży strajk w Ryanairze trwa przeciw wyzyskowi i bezprawiu kapitalisty. Kolejne dni bitwy mijają. Strajkują dosłownie solidarnie wszyscy piloci z Niemiec, Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii. Dlaczego? Załamanie prawa, nieprzestrzeganie standardów pracy. Tak to się właśnie musiało skończyć, więc trzymam kciuki, że wywalczą co swoje. I ostatnia informacja z zagranicy. Troszkę mnie zaskoczyła, bo przeczytałem ją dopiero dzisiaj, że w Szwecji prawica przy pomocy neofaszystów odsunęła od władzy socjaldemokrację. I to był smutny dzień dla demokracji i sprawiedliwości społecznej, bo po raz pierwszy w historii szwedzkiego parlamentaryzmu w rolę głównych rozgrywających wcieliła się partia ekstremistycznej prawicy. Co niedobrze troszkę może rokować. I teraz to się zastanawiam, czy w ogóle warto odwiedzić Szwecję, bo jak mnie przywita prawica, to tak niefajnie. A kiedyś to naprawdę świetne kapele w Szwecji grały, podejrzewam, że jeszcze grają. Tutaj podam wam za chwilkę przykład grupy o nazwie The Breastless, która to grała w latach 80. Za chwilkę wysłuchacie tej szwedzkiej kapeli. Utworu niestety nie jestem w stanie wam przytoczyć, tytułu utworu, ale za to pochodzi z Dema. Płyta nazywa się Band Punk Shops. Została wydana w 1983 roku. Więc posłuchajmy dobrego szwedzkiego punk rocka. I'm alive, that's right. I'm alive, that's all.
Grupa ze Szwecji, The Bristols. Mam nadzieję, że przypadli wam do gustu. Fajnie grają. Na czacie ciekawa dyskusja. Właściwie to ciekawe pytanie od Igora, że kto w obecnych czasach podaje swój numer telefonu na Facebooku? Jeszcze wielu nie zdaje sobie sprawy, że informacja, tak jak towar czy usługa, jest czymś, za co trzeba płacić. No niestety, w obecnych czasach nic nie ma za darmo, chyba że słuchacie naszego radia i audycji Bankowe Przedszkole, czy też innej audycji, to macie pewność, że to jest za darmo, bo my za to płacimy, ale ktoś właśnie musi za to płacić. A więc generalnie no nie ma tak, że coś się dostaje zupełnie za darmo, bo akurat my tutaj płacimy za tę audycję, ale w porządku, cieszę się, że jesteście. No i pytanie dotyczące tego, kto podaje swój numer telefonu. Ostatnio miałem takie zdarzenie na Facebooku, nowo założone konto, które sobie już tam istniało tydzień. Chciałem udostępnić link i momentalnie wyskoczyło mi okno na Facebooku, że w celu zweryfikowania danych prosimy o numer telefonu. I nie dało się tego ominąć, trzeba było podać numer telefonu. Cieszyłem się, że mam na zbyciu angielski numer zbędny, używany do właśnie takich sytuacji, do spamów. Wszystko mi jedno, jest rzadko kiedy włączany, więc czemu by nie? Użyłem go, ale za chwilę wyskoczyło dosłownie po tym drugie pytanie o aktualne zdjęcie z dobrze oświetloną twarzą w celu weryfikacji konta. I ja tak się zastanawiam, z czym oni mają to weryfikować, bo ja przecież przy zakładaniu konta nie podawałem im numeru telefonu, nie podawałem im swojego żadnego zdjęcia, więc po prostu wgrałem jakiekolwiek z internetu. Konto zostało zablokowane, ponieważ trwała weryfikacja. Po paru godzinach, czy tam chyba po jednym dniu zostało już odblokowane i że weryfikacja przebiegła pomyślnie, ale co z tego? Kiedy ponownie chciałem udostępnić jakiś link, historia się powtórzyła. Znowu pytanie o numer telefonu i o aktualne zdjęcie, więc Facebook sobie grabi. Mam nadzieję, że pojawi się coś innego, no nie, ale niestety, tak jak Igor wspomniał, że nie ma nic za darmo i kolejny portal, który przyjdzie, no też pewnie będzie zbierał u nas informacje. Dobrze, zerknijmy na panel pozdrowień. Darek i Pajda, pozdrowienia dla ciekawa... Co? Pozdrowienia dla ciekawa od Darka i Pajdy. Okej, okay, no tak tutaj, taki tutaj mam wpis. I Ada, piękne zdjęcie na Facebooku z Jarocina z 94 roku. Mój mąż, jeszcze wtedy niepoznany, gościł właśnie w Jarocinie w 94. No Ada, to przyszykuj się chyba w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w następny poniedziałek, nie w ten, co teraz będzie, ale ten za tydzień, poniedziałek, planuję udostępnić
już od dłuższego czasu, ale teraz to już na pewno, udostępnię zdjęcia właśnie z Jarocina z 94 roku, kilka również pochodzących z tych słynnych zamieszek, zdjęcia, które trafiły do mnie, dokładnie to już nie pamiętam jak, ale jakimiś tam pośrednimi kanałami, w super jakości właśnie, w kolorze, robione przez policjantów wtedy, z samochodów, więc zdjęcia, które chyba jeszcze nigdzie nie były publikowane. Dzisiaj skusiłem się na to jedno, że będzie mi służyć do reklamy, tak, do propagowania mojej dzisiejszej audycji. No, ale naprawdę ciekawe zdjęcia, więc nie w ten poniedziałek, ale w przyszły na pewno je opublikuję w naszym kąciku poniedziałkowym Punkowy Underground. Dobrze, moi drodzy, a teraz zerknijmy sobie na najbliższe koncerty i wydarzenia, czyli gdzie warto się ruszyć, a pomału zaczyna się już coś dziać, ta scena punkowa zaczyna fermentować, więc najbliższe wydarzenia, patrzę, spokojnie, okej, czyli już właściwie zaczynamy październik z tego, co tutaj widzę, oczywiście... Informacje o koncertach również na naszej stronie internetowej www.radiounderground.org. 12 października w Kraśniku grupa The Bastards, a następnie 13 października w Dębicy wystąpią. 5 października w Płocku grupa The Analogs. 6 października w Lublinie na zewnątrz Pantakoina i Nocne Żule. 12 października w Kraśniku The Bastard, w Ostrowie Wielkopolskim Zimna Wojna i Analogsi, a w Lublinie Sedes Prawda i Nocne Żule. 13 października Skarżysko-Kamienna, Sedes Prawda Azotox, w Krakowie Patologia, Parawino, Zakaz Oddychania, w Ciechanowie TZN Ksenna, Gaga Zielone Żabki, a w Iławie Hańba. 19 października w Chojnicach Sedes Prawda Valerie Mess, w Wodzisławiu Śląskim 747 Kontrapunk, a w Toruniu zagra słynny Deserter. 20 października Katowice 747 Kontrapunk, w Żywcu, Hańba, a w Mrągowie Deserter. Przypominam, że szczegóły koncertów również macie rozpisane na naszej stronie internetowej. Mnie bardzo zainteresował plakat, który zobaczyłem niedawno. Impreza o tytule Był kiedyś Jarocin, która ma się odbyć we Wrocławiu 24 listopada, gdzie będą, no nie wiem, odtwarzać swoje występy, tak jakby. Rozumiem, że pewnie chodzi o kolejność utworów. Pojawi się grupa Kat z Romanem Kostrzewskim, który zagra Jarocin 8492, grupa Moskwa, która gra Jarocin 8485, Proletariat Jarocin 9192, Kloster Keller Jarocin 8992, Gaga w 92 roku w Jarocinie zagrała, Debil również 9293, Zielone Żabki 88 rok i Sztywny Pal Azji, który zagra Jarocin 8687, więc no, ciekawa forma imprezy, bardzo mnie kusi. Wiem, że kilku z moich znajomych już planuje jechać na to wydarzenie we Wrocławiu. I przypominam, 24 listopada we Wrocławiu był kiedyś Jarocin. No, ciekawy pomysł na imprezę, a zobaczymy, jak to będzie z wykonaniem. Jeszcze się nie zdecydowałem, czy jechać, czy nie. Aha, no i zobaczmy jeszcze... najbliższe koncerty w Wielkiej Brytanii. 7 października Peter and the Test Tube Babies zagra w miejscowości Ashton Underline. A 4 listopada będzie bardzo ciekawie, ponieważ w New Cross Inn w Londynie Pro Publico Bono, Antidotum, Kara i Overload. Więc będzie się działo. Moi drodzy, to posłuchajmy sobie w takim razie grupy Antidotum. Przypomnijmy, jak to grali. Utwór Módl się i płać z albumu Jedna plaga, ludzka plaga, 2010 rok. Gramy Antidotum. Watch!
Grupa Antidotum. Dobry utwór. Módl się i płać. Taki tytuł. A na czacie jeszcze ciągniemy ten temat facebookowy z Igorem. Tylko tak przypominam wam, że wszystko, co wrzucacie na Facebooka, staje się ich własnością. I tak naszła mnie pewna myśl, że w latach 80., kiedy to władza komunistyczna chciała jak najwięcej informacji o obywatelach, wydawali duże pieniądze na swoich szpiegów, no to teraz to jest takie spełnienie ich marzeń, można powiedzieć, że wszystko udostępniamy dobrowolnie, z kim się spotykamy, jakie mamy aktualne zdjęcia, gdzie przebywamy w danej chwili, jakie koncerty zamierzamy odwiedzić, czy też manifestacje, z kim. W ogóle wszystko pięknie podane na tacy, więc no, to jest troszkę przerażające, prawda? Dobra, panel pozdrowień. Ada napisała, że czekamy niecierpliwie na te zdjęcia. Dziękuję. Nie będzie ich dużo niestety, ale myślę, że warto czekać. Bardzo. Jak ja je pierwszy raz zobaczyłem, to było takie, o kurczę. No. I w ogóle byłem zszokowany, że władza w ówczesnym czasie no, miała taki sprzęt, że tak dobre zdjęcia robili, prawda, i w kolorze. A zresztą to już był rok 94, więc nie ma się w sumie czemu zdziwić. Nie ma się czemu dziwić. Dobra, lecimy dalej. Nowa płyta, czyli co ciekawego się wypuściło. Tutaj nic się nie zmienia na tej punkowej scenie i od wielu, wielu miesięcy, jeżeli już nie od lat, trwa wielki boom na płyty winylowe i dosłownie wszyscy muszą mieć teraz wydanego winyla albo po prostu najlepsza płyta z przeszłości również zostaje wydana na winylu. Więc garść informacji o nowościach, które się pojawiły. Niestety nic z tych rzeczy mnie nie interesuje, ale może kogoś zaciekawi. Zaczynamy. Nowy album Zbira z bonusowym CD. Po zeszłorocznym koncertowym albumie Live and Loud ojowcy ze Zbira oddają w ręce fanów nowy album studyjny o tytule Co nam zrobisz? Premierowy materiał zawarty na płycie to 12 streetpunkowych utworów, a wśród kompozycji Zbira znajdujemy też na płycie cover utworu Nie pytaj o Polskę, obywatela GC. Album Co nam zrobisz uzupełniony został drugim, dodatkowym krążkiem zawierającym debiutancki album Zbira o tytule Time to Unite, który pierwotnie ukazał się jedynie na kasecie magnetofonowej, a dziś trafia właśnie w ręce fanów w postaci dodatkowego albumu, dodatkowego krążka do albumu Co nam zrobisz. Płyta jest już dostępna w sklepie, więc podsumowując, Zbir Co nam zrobisz, dwupłytowy album. Pierwsza płyta Co nam zrobisz, a druga to właściwie wznowienie kasety, tylko że na płycie Time to Unite. Cena 32 zł. No dobrze, a teraz czas na to szaleństwo winylowe. 15 lat po premierze album Wespy po raz pierwszy pojawi się na winylu. Bujaj się to drugi album szczecińskiej Wespy, na który fani musieli czekać 6 lat od debiutu zespołu. Płyta wydana została w 2003 roku, a winylowa wersja Bujaj się wytłoczona została na czarnym i żółtym winylu. Przy czym nakład limitowanej edycji żółtych płyt to jedynie 100 sztuk, z których około 80 trafiło do oficjalnej sprzedaży. Limity dostępne są póki co na stronie Jimmy Jazz Records, a płyta premierę ma oficjalną 27 października, ale już można kupować, bo dostępność zwłaszcza czarnego winylu, o co ciekawe, jest bardzo niska. A jak to wygląda cenowo? No to Wespa Bujaj się czarny winyl kosztuje 120 zł. Cena żółtego winyla kosztuje 60 zł i co? Aha, ten czarny winyl Test Pressing kosztuje 120 zł. Cena winyla żółtego to 60 zł i czarny zwykły long play winyl 55 zł. O, nie wiem dokładnie na czym polega ten Test Pressing i w ogóle czemu to jest tak dużo droższe niż taka zwykła płyta winylowa. Nie znam się na tym, szczerze powiedziawszy. No i jeszcze jeden pre-order, winylowe wydanie drugiego albumu grupy po prostu, Madonna Jackson
równa się Prince. Premiera drugiego albumu w dyskografii po prostu o tytule Madonna Jackson Prince miała miejsce w 1999 roku na płycie kompaktowej i kasecie magnetofonowej. Wznowiona była płyta kompaktowa w 2003 roku. No i teraz, niemal 20 lat po premierze, Madonna Jackson Prince wracają w wersji winylowej. Zawartość tak jak na płycie kompaktowej wydanego sprzed laty, poza materiałem podstawowym drugiego albumu, także dodatkowe nagrania live oraz zawartość winylowej epki Żyje z utrzymania kochanek, które z racji ograniczeń czasowych muszą poczekać jeszcze na swoje objawienie na włosku. 17 utworów w sumie na tej płycie winylowej zostanie wytłoczona na czarnym i purpurowym winylu, przy czym nakład limitowanej edycji to ponownie 100 sztuk, z których 80 trafia do sprzedaży. Limity dostępne są ponownie tylko na Jimmy Jazz Records, płyty premiera 27 października. Cenowo purpurowy winyl 60 zł, czarny winyl 55 zł i ponownie ten test pressing 120 zł. Więc podsumowując, wznowienia na winylach Wespy, bujaj się, wznowienia na winylu po prostu Madonna Jackson równa się Prince, no i nowość zbiera tak ten dwupłytowy album zatytułowany Co nam zrobisz? W sumie odetchnąłem, bo nic mnie nie zainteresowało, więc moje oszczędności w portfelu są dość bezpieczne, a my tymczasem posłuchajmy utworu grupy po prostu Napierdal Dyskomana i jest to wersja koncertowa. Sam sobie zadam cenzurę. Pip, pip, Dyskomana. Po prostu. Czas na krótkie informacje o audycjach w Radiu Underground. DZN Punk i jego audycje w cztery strony punka, które mają być we wtorki od 19, póki co są w zawieszeniu. Tak samo się dotyczy niestety audycji Smugłego, Nocna Zmiana Folka, który to nadaje w środy po 20, a dodatkowo robi niezłą audycję króciutką Nocny Ekspres, która tu publikowana jest w soboty i w niedzielę o 21. Niestety, z przyczyn zdrowotnych Smugły musi póki co zawiesić nadawanie. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stało, oczywiście można do niego napisać, ale w sumie no to taka niby przypadkowa sprawa. Każdego z nas może to dotknąć. Zaraził się przypadkowo jakimś wirusem. Wyobraźcie sobie, z innego kraju, który tu do nas gdzieś przywędrował i ma zapalenie nerwu wzrokowego, więc brzmi bardzo poważnie, ale jest to na szczęście uleczalne.
a tylko trochę będzie to trwało, więc ogranicza czytanie, ogranicza przebywanie przed komputerem. Z tego też powodu rozumiemy, że no te audycje niestety póki co, jeżeli chcemy go sobie posłuchać, to mnóstwo audycji już udostępnionych na naszym kanale YouTube i można się cieszyć głosem Smugłego oraz no, jego twórczością. Dobrze, więc tutaj ta audycja na pewno się jeszcze pojawi u nas w ramówce. No i mamy audycję Pana Nikta w piątki po godzinie 21:00. Słuchowiska Pana Nikta, premiera jego nowych audycji jarocińskich miała miejsce już w ubiegły piątek. Nosi ona tytuł Sensacje XX wieku, jarocińskie festiwale. Pan Nikt i Piotr Stróżyński. Ciekawa sprawa, warto posłuchać. Więc póki co mamy audycję Pana Nikta w piątki i w niedzielę punkowe przedszkole od 18 do 21. Jeżeli chcecie prowadzić audycję Słuchowisko, skontaktujcie się bezpośrednio z nami. Jeżeli chcecie wesprzeć nas finansowo, zapraszam na stronę radiounderground.org. Ja tutaj już dziękuję również Danielowi, który jest póki co naszym finansowym jedynym wsparciem i bardzo, bardzo dziękuję. Ale również wyjątkowo pragnę podziękować Marksowi. Marks, który to bardzo, od bardzo dawna słuchał audycji, teraz no już z większymi przerwami niestety, ale ostatnio postanowił wysłać do nas olbrzymią paczkę z kasetami punkowymi, magnetofonowymi, więc szykujcie się, muszę to wszystko na spokojnie przejrzeć, ogarnąć i podejrzewam, że no to w okolicach grudnia będziemy robić sobie konkursy, w których to do wygrania będą no już takie zabytkowe, archiwalne, może niektórzy by powiedzieli, kasety punkowe. W tym na przykład Smart SW walczmy o swoje sprawa, ale muszę je wszystkie przesłuchać, zobaczyć w jakim są stanie i czy jeszcze działają przede wszystkim. W każdym razie dziękuję Danielowi oraz Marks6, tobie również wielkie dzięki za tą olbrzymią paczkę z kasetami. A teraz posłuchajmy sobie zagranicznego zespołu ponownie. Już wam mówię skąd pochodzą. Z Francji tym razem będzie francuska kapela Syndrom 81 i utwór Desert Urbain. Jakoś tak, gramy. Sur le pied de la paix, les droites, les gauches, les vignes des poches, tout est abîmé.
Francuska grupa Syndrom 81 wybrzmiała u was z głośników. Moi drodzy, przypominam, słuchacie audycji Punkowe Przedszkole, z tej strony Adam, Radio Underground. Nadajemy oficjalnie do 21:00, nieoficjalnie, jeżeli odsłuchujecie tego na YouTube czy też MP3, to tylko 2 godzinki. Dlatego też warto być z nami na żywo, jeżeli tylko macie taką możliwość i kontaktować się z nami, czy to chcecie promować u nas zespół, wydarzenie, koncert, czy też nadawać. Albo, tak jak ostatnio skontaktował się z nami Tomek, Tomasz W., który podesłał nam swoją twórczość, bardzo wpadającą w ucho. Podesłał nam utwór Biały Kamień, który stworzył. Za chwilkę wam zresztą zaprezentuję to nagranie. Ja już podekscytowany napisałem do niego, czy nadal oczywiście, czy tworzy jakąś grupę, czy też koncertuje, no nie wiem, chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. Niestety nie jest już aktywny na scenie, ale nadal w swoim domowym zaciszu, wyobraźcie sobie, że pracuje nad nowymi nagraniami i zaprasza na swój oficjalny kanał na YouTube, gdzie można posłuchać większości z jego utworów, które stworzył sam. Link do jego kanału na YouTube znajdziecie w opisie dzisiejszej audycji na Facebooku. Tak, to ta z tym fajnym zdjęciem, więc możecie kliknąć tam, rozwinąć więcej i jest link właśnie do kanału YouTube Tomka. A jego historia, jeżeli chodzi o działalność muzyczną, w skrócie, to swoją przygodę z muzyką rozpoczął w roku 2006, kiedy to z kilkoma kolegami założył swój pierwszy punkowy zespół garażowy. No i to jest naprawdę świetne uczucie, jak się zakłada coś nowego, dobrze to pamiętam. Ich repertuar składał się głównie z coverów takich zespołów jak Defekt Mózgu, KSU, Zwłoki i w następnych latach postanowił zmienić swoją orientację muzyczną i objął posadę wokalisty oraz tekściarza w hardrockowym zespole Occultix, który muzycznie wzorował się już na takich grupach jak Iron Maiden czy też Metallica. I w roku 2010 postanowił powrócić do grania muzyki punk rockowej i razem z byłym perkusistą działającego w latach 90. wałbrzyskiego zespołu Antidotum założył zespół Provodyr. Fajna nazwa, Provodyr, w którym to objął funkcję wokalisty, jak i gitarzysty rytmicznego. Po rozpadzie zespołu na początku 2014 postanowił rozpocząć własną działalność solową właśnie pod szyldem Tomasz W. I na chwilę obecną samodzielnie komponuje oraz nagrywa swoje utwory w domowym zaciszu, które następnie publikuje na portalu YouTube, więc możecie sobie zerknąć. A teraz zaprezentuję wam właśnie ten utwór, który został mi podesłany, Tomasz W., Biały Kamień, i myślę, że ja byłem przekonany, że gdzieś to jest tak wyjęty z czasów lat 80. Nigdy bym nie pomyślał, że jest nowszy, więc bardzo fajny kawałek. Posłuchajmy, Tomasz W., Biały Kamień. Wciąż tęsknię skrycie. Biały kamień, ten mały świat, był mi domem i azylem. Nikt
jest niemożliwe. Okoliczny parach się zaczyna bal. Starsi wspominają przy butelce wódki, jak to za komuny pewnie mogli żyć. Gdzie siedem wieżowców, każdy kąt poznałem. Przecież tam spędziłem młode lata swe. Może ktoś przepija dziś tamte okolice. Choć się stąd wyrwałeś, to nie zapomnisz, że Biały Kamień to twoja dzielnica. Biały Kamień, w nim twoja ulica. Biały Kamień, tu spędziłeś życie. Biały Kamień, wciąż tęsknisz w skrycie. Biały Kamień, ten cały świat był ci domem i azylem. Nigdy nie zapomnisz go, to już niemożliwe. I nieźle, co? Tomasz W., utwór Biały Kamień. Wielkie dzięki za podesłanie tego kawałka, podzielenie się z nami swoją twórczością. No a ciekawskich zapraszam na jego kanał na YouTube. A teraz krótkie jeszcze ogłoszenia parafialne, moi drodzy, ponieważ zapomniałem o pewnych rzeczach. Otóż za tydzień nasza audycja się nie odbędzie, niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, już wam mówię dlaczego. Razem z zespołem Uliczny Opryszek wybieramy się na stadion FC St. Pauli, udajemy się na mecz w ogóle do Hamburga FC St. Pauli, podczas którego będzie nagrywany teledysk do nowego utworu o FC San Pauli. Jakżeż mogłoby być inaczej, ale już chyba mogę wam zdradzić co nieco na ten temat, że nie będzie to taki szybki, krótki utwór, jak to na przykład Psy Wojny zrobiło. Będzie to raczej dłuższa ballada. Może nie ballada, ale dłuższy kawałek i spokojniejszy na pewno. Więc w przyszłą niedzielę będzie tworzony ten teledysk podczas właśnie meczu FC San Pauli z... Nawet nie wiem, z kim grają, szczerze powiedziawszy. Dodatkowo powiem wam, że to będzie mój pierwszy mecz futbolowy, na który pójdę w życiu. Nie będę już tutaj zaliczał na przykład takich sytuacji, jak miałem, nie wiem, 5 lat, kiedy to na spacerze z jakimś dorosłym opiekunem weszliśmy na chwilę na pseudostadion, który był w wielkości boiska szkolnego, podejrzewam. I tam nawet nie wiedziałem, komu dopingować i co robić. Czy to należy dopingować na przykład jakiejś osobie z numerem 4 na plecach i krzyczeć dalej czwórka, wiem, że tak zrobisz, dalej. Czy też po prostu jest to jakaś drużyna, którą trzeba i która to jest. I w ogóle mnóstwo miałem pytań, nie za bardzo dostałem na nie odpowiedzi. I to był mój jedyny raz, kiedy byłem na jakimś meczu futbolowym. A tak to swój pierwszy krok, który postawiłem na stadionie, to było parę lat temu w Poznaniu na koncercie Iron Maiden. Z ciekawości wybrałem się, stwierdziłem, że no, zobaczymy, co to takiego ten metal. No. Tak więc, moi drodzy, w przyszłą niedzielę będę obecny na stadionie FC St. Pauli. Mam nadzieję, że wrócę w całości. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, no właśnie, czyli za tydzień audycji nie ma i za 2 tygodnie, co gorsza, też nie wiem jak to będzie, więc jeżeli nie będzie audycji za 2 tygodnie, to się nie martwcie, że coś mi się stało. Będę was starał się informować na bieżąco na Facebooku oczywiście, a za 2 tygodnie jest po prostu wesele mojej koleżanki. No i dostałem zaproszenie, więc głupio by było się nie pojawić. I nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, teraz jak tam wracam z tego wesela. Czy to jest niedziela rano? Chyba nie, więc prawdopodobnie będzie to jakoś... Tak, to będzie poniedziałek, z tego co pamiętam, więc też audycji nie będzie. Więc szykuje się nam 2 tygodnie bez audycji. Mieliście swoje wakacje, ja nadawałem też często, chociaż bywało tak, że jeździłem również po festiwalach.
No to teraz będą chyba 2 tygodnie przerwy. Co smuci, bo... No bo zawsze lubię się z wami tutaj spotykać, posłuchać dobrej muzyki, oby. A jeżeli nie, niedobre, jeżeli wam z czymś nie pasuje, to zawsze możecie później swoje propozycje w piosence na życzenie zapodać. No ale tak to wygląda. Tak to wygląda na ten najbliższy czas. Chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ważne ogłoszenia na daną chwilę. To co, za chwilkę zaczynamy nasz temat główny, bo już za 3 minutki godzina 19, temat główny pociągniemy do 20. Dzisiaj tematem głównym jest dość obszerny temat w sumie, czyli punk, polski punk rock lat 80. i historie z nim różne związane. Oczywiście też zahaczymy o Jarocin, więc to zdjęcie promujące dzisiejszą audycję nie jest przypadkowe, aczkolwiek jest to z roku 94 zdjęcie, a my skupimy się dzisiaj na latach 80. Moi drodzy, zapraszam na temat główny, czyli punkowe historie lat 80. Bałsa mówi, matka, nie jak potrzeba, synu, razem z ojcem zapomnieli, że zrobili mnie w 5 minut. Czy normalność coś łączy? Mamo, co absurdem jest po prostu, czy 5 minut będę spadał, kiedy skoczę z tego mostu. Płynie pod tym mostem, może czas nad kością płyną. Są nie poprzez temu głowie, co z tych waszych 5 minut. 5 minut. 5 minut. 5 minut. 5 minut. Nic nie słychać na scenie. Są jakieś odsłuchy w ogóle? To was ciutawym nożem. Na imię Dina Puteścia, co was pożyła na obrusie zdolcze i zwolna zastygła na cieście. Do łaski wzór, tartałym nożem. Do łaski wzór, tartałym nożem. Do łaski wzór, tartałym nożem. Co jesteście w ręku uważa, wiem jest to radość została. Zudorą kosy zatopiłem pieczarze. Zdaj mi się, ty mnie oddałaś. Dałaś mi żół, tortowym nożem. Dałaś mi żół, tortowym nożem. Dałaś mi żół, tortowym nożem. Wyciu ze ściany pałasz, porwał wszystkich na drobne paski, krok serca nagła zalała. Dałaś mi żół, tortowym nożem. 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 Dałaś mi żół, tortowym nożem.
zostały nożem. Dwa utwory wysłuchaliście z koncertu Kobranocki, który odbył się w Rotundzie 19 grudnia 1986 roku. W całości mam ten koncert, ale nie będę go wam tutaj prezentował. Może kiedyś, jak będziecie się jeszcze upominać, to powrócimy z tym tematem. A my, zanim przejdziemy do tego punk rocka lat 80., to Igor przypomniał mi ważną sprawę, o której byłbym zapomniał, więc dzięki wielkie Igor, który też podpowiada, że dobra jakość Kobranocki. No tak. Podpowiada mi, że miałem opowiedzieć przecież o koncercie Ulicznego Opryszka w Berlinie, który odbył się wczoraj. Więc już opowiadam, moi drodzy, zanim przeniesiemy się w odmęty czasowe lat 80. Impreza nosiła tytuł God Say Punk. Była to pierwsza taka edycja w Berlinie. Wcześniej chyba dwie takie edycje były w Hamburgu, odbywały się. Już o wczesnych porach wszystko się zaczęło, bo chyba gdzieś koło 3 po południu, a całość trwała do, no, grubo po północy. Uliczny Opryszek grał po środku tego wszystkiego, czyli koło 5 bodajże 30 mniej więcej. I to tak aktualnie myślę, że to tak... bardzo dobra była pora, ponieważ jeszcze nie wszyscy się nawalili zupełnie. I pomimo tego, że no wiadomo, Polaków może było około 5 osób, reszta to byli faktycznie Niemcy, więc nie mieli pojęcia, o czym tak naprawdę śpiewamy, chociaż staraliśmy się mówić przed utworem chociażby tytuł. No to bawili się świetnie ku mojemu zaskoczeniu, bo nigdy nie wiadomo, jak to jest z takim odbiorem, ale na końcu nawet bardzo mi się niesamowicie miło zrobiło, kiedy na samym końcu była burza oklasków, więc bardzo, bardzo miło. Bilety nie były tanie, 35 euro, więc no... Jeżeli ktoś tam pracuje, to oczywiście nie ma problemu. No, a jak wyglądało miejsce, właściwie to... No, w centrum Berlina, gdzie jest mega trudno zaparkować busa, do tego to wszystko pod jakby taką kolejką, można powiedzieć metrem, ale nie podziemnym, tylko nadziemna ta linia była. Dużo osób, wydaje mi się, że gdzieś koło 300 osób to było spokojnie w tym klubie. Troszkę takie połączenie w stylu, jak patrzyłem po sufitach, mocnego PRL-u z no, bardziej unowocześnionym już miejscem. Fajnie, bo sal było, była osobna sala na bar, była sala koncertowa, było bardzo duże zaplecze dla kapel, no i oczywiście przywitali nas miło, ponieważ były lodówki pełne schłodzonych różnych napojów, ale to naprawdę wybór był przeolbrzymi, bo były butelki ginu, były szampany, wina, piwa, były napoje bezalkoholowe, woda, no, bardzo, bardzo dużo. Więc nie można było narzekać na odwodnienie. Kapele również miłe, gdyby jeszcze człowiek umiał coś więcej po niemiecku niż pewne zwroty, których nie należy używać, jak się jest w Niemczech. Czy w ogóle nie należy używać, a które się nauczyło podczas na przykład oglądania filmów o Hansie Klosie, czy też różnych takich filmów z czasów II wojny światowej. No, ale nie, generalnie bardzo sympatyczna atmosfera. Jedyne co jest, no może dla mnie ciągle nadal zaskoczeniem, to, że no tak brak pogo w sumie. Może tam parę osób się troszkę podbijało, a tak to wszyscy po prostu stali, słuchali, bawili się, ale właśnie... U nas jak się idzie na koncert i jest tyle osób 300, no to podejrzewamy, że będzie niezły młyn pod sceną, co najmniej. A właśnie w tych koncertach w Berlinie, w Niemczech, czy też w Anglii, jeżeli Polacy się na takowych nie pojawiają, no to jest tak trochę, no że wszyscy stoją i to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie. No, ale poza tym było bardzo fajnie, więc zarówno od organizatorów, innych zespołów, publiki, nie ma co tutaj narzekać. Wszystko bardzo profesjonalnie, również na scenie, właśnie sama scena, same głośniki, super sprawa. No i fajne miejsce, w pobliżu było muzeum grupy Ramones, takie malutkie muzeum, bardzo malutkie, połączone z pubem, więc przy okazji można było sobie wziąć piwo i troszkę pochodzić, popatrzeć na różne rekwizyty.
No to tak w skrócie wyglądało, w bardzo dużym skrócie, ale warto było. Zobaczymy, jak będzie właśnie w tym Hamburgu na tym meczu FC St. Pauli. Igor mnie tutaj pociesza, że to naprawdę można się poczuć, że mogę się poczuć wyróżnionym, że dostałem bilet, ponieważ jest bardzo trudno z biletami na FC St. Pauli. No, też o tym słyszałem, więc no cóż, pozostaje mi tylko jeszcze dodatkowo ubezpieczyć się na życie albo owinąć folią bąbelkową i wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. No, to tyle, jeżeli chodzi jeszcze tak poza tematem głównym o różne historie. Posłuchajmy jeszcze ulicznego opryszka Punk jest w nas, cover Robotnika. Teraz o tym, że Punk jest w nas. Punk nie umarł, to po was najlepiej widać. To taki tekst Sex Pistols z naszą muzyczką. Punk jest jesteśmy niczym, nie ma przyszłości dla świata. Ulegnie on w końcu samozagładzie. W tym okropnym kuble na śmieci tylko my jesteśmy kwiatami, bo zrozumieliśmy, o co tutaj naprawdę chodzi. Pan jest w nas, w naszych sercach, w naszej duszy, w naszej muzyce robimy więc to, co chcemy, a nie to, co robią inni. Pan jest w nas, w naszych sercach, w naszej duszy, w naszej muzyce robimy więc to, co chcemy, a nie to, co robią inni. W naszych sercach, w naszej duszy, w naszej muzyce robimy więc to, co chcemy, a nie to, co robią inni. Pan jest w nas. Cover grupy Robotnik oczywiście. Punk jest w nas. Świetny kawałek. Na panelu pozdrowień, na który to już troszkę czasu nie zaglądałem, Andrzej napisał, że jeszcze a propos grupy francuskiej Syndrom 81, to zagrali naprawdę dobry koncert w Żelebsku na Ultra House Picnic. Zgadza się. I Andrzej jeszcze, że FC St. Pauli gra z Sandhausen. O, okej. Okay. Co już wiem, jakiej nazwy nie krzyczeć trybunę FC St. Pauli. Zawsze coś. Wielkie dzięki, Andrzeju. No i przechodzimy, moi drodzy, do tematu głównego. Trochę sobie porozmawiamy o latach 80. o tym punk rocku. Posłuchamy również dźwięków bliżej wam znanych lub nie. Będę się troszkę wspierał pozycją Grunt to Bunt już tomem trzecim. No i właśnie tutaj natrafiłem na ciekawe wspomnienia Roberta Jarosza, uczestnika festiwalu tamtych lat, widz i przy okazji, który opowiada, jak to punk zjawisko pojawiało się w jego życiu oraz w okolicy, skąd to przywędrowało. Oczywiście wspomina, że na początku warto wspomnieć Nocne Szczury, które pojawiły się około 1980 roku. No to było Nocne Szczury, to było duże wydarzenie. Później pojawiły się kolejne grupy Brak i Opozycja, a następnie rok 82, który był dość problematyczny i istotny w kontekście stanu wojennego, więc większość z tych punkowych zespołów zaczęła grać wcześniej, ale wojskowi puczyści spowodowali przyspieszone dojrzewanie nastolatków. Trzeba było coś zrobić, żeby ten nerw na rzeczywistość wyładować z siebie. Ta depresja, która gdzieś tam gnębi, i jakoś właśnie w ten sposób też zaczęły pojawiać się takie punkowe kapele. No i różni ludzie, którzy próbowali sobie urozmaicić tą szarą rzeczywistość. Robert wspomina, że no, ludzie nosili brody, a to podobnie jak dzisiaj, tylko że zaczyna tu być taka chyba moda z tymi brodami. Porozciągane swetry. No i słuchali różnych bardów też
Solidarności, więc to był koszmar nie do przyjęcia. W 1982 roku wraz z kapelami SS20, Kontrola W, Rejestracja czy Bikini pojawiło się coś nowego i świeżego. To nie były przyśpiewki Solidarności, jakieś żałobne marsze, to nie były też muzyczne marionetki, które patrzyły na nas z odbiorników telewizyjnych czy też radiowych. No i wtedy też powstał film Jarocin 82. Każdy może sobie obejrzeć w internecie fragment, w którym Skandal śpiewa burdel. I to nowe pokolenie właśnie wtedy stworzyło swój własny język, żeby opisać nową rzeczywistość, która powstała w stanie wojennym. I jak bardzo różniło się to od tego, co pisały wcześniej, jak to nazwać, idealistyczne, hipisowskie zespoły art-rockowe czy bluesowe, które śpiewały najwyżej o piwku czy whisky. A tu się okazuje, że młodzi ludzie mówią swoim własnym głosem, są wnerwieni, opowiadają o własnych sprawach i nie była to akceptacja istniejącego systemu. Jednocześnie ten głos był na tyle silny, że nie dało się go nie usłyszeć w tamtych latach. Nagrania nawet trafiały do radia. Piotr Nagłowski w jesiennej audycji Muzyka Młodej Generacji w Trójce puścił grupę SS20, tak samo jak Kontrolę W, Bikini z Jarocina, ale również Tezę ten Ksenna, czy też Trawnik z Open Rocka. No i od tego momentu Jarocin wszedł bardzo mocno między ludzi. Można powiedzieć dzisiejszym językiem, że stał się marką, a ta audycja została nagrana na tysiące magnetofonów w Polsce i to wszystko krążyło między ludźmi, bo właśnie tak się wtedy wymieniali nagraniami na kasetach magnetofonowych. No, posłuchajmy coś z tego okresu. Już zerkam na playlistę, moi drodzy. Jarocin, no troszkę starszy, rok 87, grupa Photones.
Fotones, moje serce płonie, Jarocin, rok 1987, słusznie tutaj Igor zauważył, że zespół tworzył Tomasz Lipiński. Tak, my zostajemy muzycznie w roku 87, ale jeżeli chodzi o historię, to rok 82-83, bo wtedy na przełomie 82-83 roku do kin studyjnych trafił film Pawła Karpińskiego, Jarocin 1982. By dopełnić obrazu całości, w zimie Studio 2 w Telewizji Polskiej 2, bo tylko taka wtedy istniała, w sobotnich audycjach wieczornych wyemitowało kilkanaście programów telewizyjnych przedstawiających nagrania z tego Jarocina. I Robert Jarosz szukał tych taśm na Woronicza, ale niestety nie ma śladu po nich. Może wentyl bezpieczeństwa je wessał, a może po prostu gdzieś tam są zarchiwizowane, odłożone. No niestety, póki co nie są odnalezione te taśmy. Tragedią jest, że w zasadzie nie było wtedy w Polsce VHS-ów, czyli tak zwanych magnetowidów, więc nie można było tego nagrać z TVP2 do swojego użytku. Niestety, no nikt tego też nie nagrywał, wtedy to chyba rzadko kto miał taką funkcję, jeżeli już to może ktoś tam miał VHS odtwarzacz. No ale Robert Jarosz wspomina, że kiedy pracował w telewizji jakiś czas temu, zrobił dokładną kwerendę, ale prawdopodobnie audycję Jarocin 1982 skasowano, żeby nagrać inne rzeczy. No chyba, że tak jak wspomniałem, że gdzieś to leży nieskatalogowane, no w co chciałoby się wierzyć, prawda? Walter Chełstowski, który wcześniej pracował przecież w Studiu 2, załatwił nagranie tych koncertów przez telewizję, ale dziś nie pamięta nawet, jak do tego doszło. Są, również istnieją w archiwum skany umowy między Jarocinem, tak zwanym Jokiem, a Telewizją Polską na rejestrację festiwalu w 1982 roku, więc wszystkie koncerty konkursowe w amfiteatrze zostały nagrane, no i prawdopodobnie to wszystko gdzieś tam przepadło. Na zdjęciach nawet fotoreporterów, którzy pojawili się w 82 roku w Jarocinie, widać kamery telewizyjne, więc no to nie, na pewno nie jest tak, że tych nagrań nie było. No szkoda. Dobra. To co? Zostajemy w roku 87 muzycznie. Tą kapelę myślę, że znacie. Nie muszę ich przedstawiać.
jesteśmy my, pozwól dalej iść, jak on i ty. Jeśli to właśnie jesteś ty, nie zapomnij też, by dalej iść. Wtedy, gdy czujesz, że właśnie ja, wtedy ważne wyczuć i wiedzieć nie raz. Ważne jest, kiedy ty tego chcesz, to jest. Oczywiście, że grupa Moskwa z utworem Słowo, wersja z 1987 roku. Więc radzono sobie, myślę, dość dobrze, jeżeli chodzi o wymienianie się muzyką, zdobywanie muzyki punkowej właśnie w połowie lat 80. Jak się miało trochę szczęścia, można było zobaczyć punk rocka w telewizji, a nawet cały koncert, tak jak tutaj ten film Jarocin 82. Jesienią 84 pojawiła się szumiąca, bo na falach krótkich, rozgłośnia harcerska. To znaczy, ona istniała od lat 60., ale wiele osób odkrywały ją dopiero później. Paweł Sito, Bożena Sitek, którzy puszczali muzykę, jakiej nie było nigdzie indziej, w tym też zagraniczne kapele. Miało się też oczywiście mnóstwo znajomych, nie chodzi jak teraz znajomych na Facebooku, ale po prostu swoich ludzi w podobnych klimatach w szkole, którzy stanowili z reguły większość. I podobnie tutaj z Robertem Jaroszem miała sytuacja miejsce, ponieważ w szkole, okazuje się, kolegował się między innymi z Maćkiem Ochmanem, który był wtedy w klasie maturalnej i okazało się, że gra on w Różach Europy na klawiszach. Dodatkowo mieli wspólne dziewczyny, które chodziły do jednego liceum. Więc Maciek i Robert postanowili czasami ożywić szarą rzeczywistość i na przykład na koncerty czy imprezy nakładali sobie pełen makijaż. Jego dziewczyna robiła kreski na oczach, oczywiście jemu, pudrowała i malowała usta na czerwono, paznokcie malował sam. I okazuje się, że nawet od ludzi z okolicy, gdzie mieszkał, nie słyszał nawet wyzywających go słowa na P. Nigdy czegoś takiego nie słyszał. Oczywiście o słowo pederasta chodzi na przykład, tak? Więc można było go spokojnie nazwać takim hipsterem czasów współczesnych. No a makijaż dla niektórych osób był wtedy dość ważny, bo sporo osób wtedy robiło makijaże, na przykład samo Lady Punk, czy też sami punkowcy. Za to kłopoty, jak to zawsze bywa, zaczynały się z systemem w szkole. No i właśnie Robert Jarosz wspomina, że wtedy testowałem system do granic możliwości, czasami nawet właśnie wspólnie z Maćkiem. Pamiętam, że zostałem kiedyś wezwany przez moją wspaniałą profesorkę. Powiedziała mi tak, ja rozumiem muzyka, koncerty, ja rozumiem makijaż, rozumiem nawet pomalowane paznokcie, ale dlaczego wy z Maćkiem Ochmanem siadacie sobie na przerwach na kolanach? No, odpowiedź była prosta. My to robimy po prostu z powodu artystycznego. No ale zobaczcie, ile rzeczy potrafiła zrozumieć kobieta. Szacunek.
Oczywiście były też koncerty, bardzo ważne medium, bo słuchało się zarówno muzyki, jak i spotkało się podobnych sobie ludzi, poznawało. Poza koncertami były też, jak wspomina Robert Jarosz, piątki czy środy wideo w remoncie. O, ja o tym, o czymś takim nie słyszałem wcześniej, więc zaskoczyło mnie to, że były puszczane nagrania wideo w klubie Remont. Takich grup jak The Police, Sex Pistols, tak więc nie mam pojęcia skąd ludzie mieli te taśmy, ale tak wyglądało. Było kilka dużych telewizorów podwieszanych pod sufitem, a gdy były tam dyskoteki, to puszczali składanki teledyskowe. Nie chodziłem na te dyskoteki, bo wiadomo, dyskoteka, kurwoteka. O, dobre wspomnienia. No to co, posłuchajmy sobie może coś z klubu Remont. Rok 86 i powieje chłodem. Ludzie wschodu, we'll be right back.
Siekiera, klub Remont i rok 1986. Ludzie Wschodu. Ciekawa wersja. Igor na czacie napisał parę ciekawostek, że Paweł Sito, czy też Sito, Bożena Sitek i Tomek Ryłko, prezentujący kapele zagraniczne, całe masę tych kapel, jego audycja nazywała się, o ile dobrze pamiętam, Niecały Rok. Z tego właśnie kojarzy rozgłośnię harcerską w czwartym programie Polskiego Radia. A u nas w latach 90. w jednym z osiedlowych klubów odbywały się pokazy wideo koncertów punkowych. Pamiętam koncert Exploited. Organizowali to kolesie z osiedla. To były cykliczne imprezy. Jak wszystkie koncerty już były pokazane, to wówczas wpadli na pomysł, by prezentować samą muzykę. Szło się wówczas do klubu jak na jakieś słuchowisko. Później weszły tak zwane czat giełdy. No ciekawostki, Igorze. Ja tylko wiem, że chyba tu w Londynie, no nie chyba, tylko na pewno, zdarzają się właśnie takie słuchowiska, gdzie po prostu można iść i posłuchać sobie kapel. No ale teraz to w dobie internetu każdy może sobie po prostu szukać różnych nagrań, czy to na YouTube, czy to na Bandcampie, czy też posłuchać naszej audycji i czasem coś się trafi, czego nie znacie, prawda? A o tych filmach, no autentycznie nie wiedziałem, że były takie pokazy koncertów punkowych. W ogóle słyszałem o tym, że były organizowane koncerty od tak gdzieś tam na osiedlu, że wyciągane były zza okna przedłużacze, podpinane wzmacniacze i heja i robili koncert, bo tak też było w Kielcach z grupą Ang na przykład. No ale o prezentacji filmów to nie wiedziałem. Dobrze, no wysłuchaliśmy Siekiery, Zimowy Nastrój. Co ciekawe, ja miałem tą przyjemność po raz pierwszy usłyszeć tą nową Siekierę właśnie w zimie. Początek to już był, to już była mocna jesień, początek zimy właściwie, więc klimat odpowiedni do słuchania tego rodzaju muzyki. I na początku nie mogłem uwierzyć, że to jest ta sama Siekiera, co właśnie z 1984 roku. Myślałem, że nie, to niemożliwe, przecież to zupełnie inna muzyka. No ale tak, dobrze więc było wiele źródeł, skąd można było czerpać nową muzykę, znajomości, też i na koncertach. Robert wspomina, że pamiętam swój pierwszy wypad na koncert Dzieci Kapitana Klossa. Na początku koncertu była nas dosłownie garstka pod sceną, a większość siedziała z tyłu. Zespół był jeszcze zupełnie nieznany, ale jak zaczęli fajnie grać, to ludzie zaczęli podchodzić, którym podobały się takie dźwięki i w ten sposób też zaczęły zawierać się pewne znajomości. O. No i oczywiście najważniejszy punkt na mapie wtedy dla takich osób słuchających muzyki alternatywnej, punkowej, niezależnej był oczywiście Jarocin, czyli jak to wtedy też prasa pozwoliła sobie nazwać to miejsce polskie zoo. No ale tak, wtedy prawdziwą przyjemnością było dla Roberta spotykanie tych wszystkich wspaniałych i tak naprawdę normalnych ludzi, którzy potrafili być wreszcie sobą w tej dużej masie i posłuchać tych jarocińskich zespołów. Jedni mówili, socjolodzy, że to jakiś rezerwat, że to jakaś dziwna wyspa. Drudzy twierdzili, że to wyspa wolności. Inni znowu, że to pole gry Służba Bezpieczeństwa. Socjologowie nawet przyjeżdżali, robili badania, zapewne budowali i rozwijali różne teorie, ale prawdziwym zoo Jarocin był dopiero dla mediów, które mogły się nasycić, pokazywać w swoich kronikach propagandowych różne najróżniejsze ujęcia. No i kapele, wiadomo, to z czego Jarocin słynie przede wszystkim, czyli zespoły oraz publika, Dzieci Kapitana Klossa, Kontrola W, Enklawa Elk. Ta ostatnia to bardzo ciekawa grupa, której koncert był w zasadzie takim punk rockowym teatrem. Wokalista z charyzmą i dużymi zdolnościami aktorskimi wykonał, bo raczej nie zaśpiewał, miażdżące teksty o obozach koncentracyjnych i odegrał przebieg aborcji w gabinecie ekologicznym. Boże, co ja dzisiaj się tak plączę? Ginekologicznym. Więc przedziwne to było zjawisko, alternatywne. Dodatkowo wszystko to oparte o utworach antyaborcyjnych albo o II wojnie światowej.
Skąd to się wzięło? No myślę, że wtedy młodzież od szkoły podstawowej była faszerowana obozami koncentracyjnymi, rocznicami ich wyzwoleń. To było non-stop przerabiane, więc nastąpiła taka reakcja. A ta enklawa Ełk to był rok chyba 85, kiedy oni tak zaszaleli właśnie, tak mi się wydaje. A rok wcześniej Tilaw przecież zaśpiewało utwór Ogolone kobiety, które wstrząsnęły Walterem Chełstowskim. Następnie Prowokacja wykonała Prawo do życia, która to ten utwór znalazł się na składance Fala, więc no, działo się bardzo, bardzo dużo. Zresztą utwory Auschwitz dość popularne w punkowych kapelach. Dobrze, a my teraz sobie posłuchamy grupy Pobieda. Demo, sesja, rok 87. No i co? Utwór Pobiedy, który wydaje mi się nigdy później nie był publikowany czy nagrany w takiej wersji studyjnej. A tutaj proszę bardzo, sesja, rok 1987 rok i to była Pobieda. Na czacie Igor napisał, że 2 tygodnie temu odwiedził muzeum w Oświęcimie. No ja akurat
nigdy tam nie byłem, przyznam wam się szczerze. Jeżeli były jakieś wycieczki szkolne, to zazwyczaj wtedy byłem pewnie chory. Zawsze chciałem tam pojechać, a no nie byłem do tej pory. Znaczy zawsze chciałem pojechać. To jest tak specyficzne miejsce, że trzeba być naprawdę troszkę przygotowanym na to wszystko. Dlatego też stąd do tej pory tam nie pojechałem. Ale na pewno będę. Jeszcze Igor napisał, że w głowie wtedy miał cały czas kawałek kapeli pochodzącej z tego miasta. Desperacja. O. Dobra. No to co? Jeszcze kilka chwil spędzimy tutaj w temacie jarocińskim, bo chciałem przytoczyć pewien wybryk Roberta Jarosza. Podejrzewam, że wiele osób tak robiło. Przyznam się do tego, że w Jarocinie nie zapłacił rachunku w restauracji, gdzie bez płacenia po obiedzie w hotelu Polonia, do którego się wybrał, a co? Było bardzo dużo ludzi. Długo się czekało. Usiedliśmy, czekaliśmy 20 minut, aż jakaś pani przyniesie kartę. Następne pół godziny czekaliśmy, by złożyć zamówienie. Jedzenie, o dziwo, przyszło po 3 minutach, więc no nie wiadomo skąd się wzięło i jak mogli tak szybko przygotować to jedzenie, no ale było. Natomiast na rachunek czekaliśmy 40 minut i się w sumie nie doczekaliśmy, bo musieliśmy iść na koncerty, więc po prostu wyszliśmy z tej restauracji i do tej pory nie mam żadnych wyrzutów. No to w sumie półtorej godziny czekania, ale dobrze chociaż, że jedzenie tak szybko zostało przyniesione. To ja bym chyba powiedział, że to co tam macie akurat na blacie, to możecie podać. No chyba, że to jakiś klient zwracał, to bym nie chciał. Moi drodzy, chyba już ostatnie wejście takie muzyczne, dłuższe będzie, bo chciałem wam zaprezentować grupę Kult i ich nagranie z Jarocina z 87 roku. Wybaczcie, że dzisiaj tak troszkę słabiej punkowo i nie ma tego pazura, który by naprawdę ranił i rozszarpywał uszy sąsiadów. Poprawię się. Akurat tak utwory się ułożyły na dzisiaj. No ale dobra, gramy. Lecimy z Kultem. Grupę, które również, no, kultowa grupa. Które prawo dla nas, a które dla nich? Fabryki.
fabryki. Pracujesz dla fabryki. Praca dla fabryki. Fabryka żywi. Życie dla fabryki. I śmierć dla fabryki. I śmierć dla fabryki. Twoja śmierć dla fabryki. Twoja śmierć dla fabryki. Twoja śmierć dla fabryki. Które prawo dla nas? Które prawo dla nich? 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 Czekanie, 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 czekanie. Nowy, nowy, nowy dzień. Czekanie, czekanie, czekanie. Nowy, nowy dzień. Czekanie, nowy dzień. Nowy dzień. Wstań! To jest 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 nowy dzień. Praca w fabryce, dzień i noc. Praca w fabryce, dzień i noc. Praca w fabryce, to tylko noc. To tylko noc w fabryce, tylko noc. Tam noc i noc.
drugie prawo dla nich. I czekanie, i czekanie, i czekanie ci nas. I czekanie, i czekanie, to już znowu nowy dzień. Nowy dzień, stań, to już znowu nowy dzień. Poranne podróże, raz krócej, raz dłużej. Powiedz strony, przygarbiony, pochylony. Powiedz strony, przygarbiony, pochylony. W obie strony praca w las fabryki. Fabryka żywi. Pamiętaj, fabryka żywi. Fabryka żywi. Życie dla fabryki. Śmierć dla fabryki, życie dla fabryki, śmierć dla fabryki, życie dla fabryki, śmierć dla fabryki, fabryce noc, 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 noc. A ma być dzień, a jest noc, dlaczego jest noc? Ma być dzień, dlaczego jest noc? Ma być dzień, dlaczego jest noc? Ma być dzień. Dlaczego jest noc? Mamy dzień. Dlaczego jest noc? Mamy dzień. Spuść fabrykę. Dziękujemy, do widzenia. 87 rok. Cholera, tyle lat i nic się nie zmieniło. Jedno prawo dla nich, a drugie prawo dla nas. Które prawo dla nich? O, no, tak więc Kazik Staszewski poniosło go tam mocno na tym koncercie w Jarocinie, ale fajnie było sobie to wysłuchać tak na zakończenie dzisiejszych naszych rozważań. Jeszcze tylko tak dopowiem w sprawie tego zdjęcia promującego dzisiejszą audycję, że i a propos roku 94, i z którym to w Jarocinie doszło do sporych starć z policją, chodzą no takie pewnie nie bez powodu plotki, że te zajścia były sprowokowane, ponieważ wtedy władza lekko zwariowała i w ogóle siły policyjne na zasadzie, że o, my tu już mamy jak w Ameryce, mamy czarne okulary, nowe giwery, dostali nowe samochody, jakieś pały, wyposażenie, więc po prostu tutaj wspomnienie widza, jeździli porozsuwane drzwi w autach, jeździli tak jak w Chile po prostu. To wszystko spowodowało wybuch agresji wśród nonkonformistów, którzy przyjechali z różnych stron Polski i to się czuło, że coś się zdarzy. Więc przechadzając się po Jarocinie, coś najwyraźniej mogło się stać, bo byłem świadkiem takiej sceny, obdarty pankowiec, obok niego hippies, a obok patroluje koleżka w czarnych okularach od Diora. I wyobraź sobie, gdyby w Harlemie przyjechało kilka radiowozów z porozsuwanymi drzwiami i zachowującymi się ostentacyjnie policjantami, to połowa by do bazy nie wróciła. Ewidentnie błąd policji, która chciała się pokazać i takie to były też czasy, dość napięte jeszcze. Dobrze, moi drodzy, to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze zerknę na panel pozdrowień, bo tutaj wpis od Ady. Jak miło przyrządza się kolację, słuchając waszej stacji. Całusy dla naszej córci Gabrysi, która słucha razem ze mną. No proszę, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy córkę Gabrysię i oczywiście ciebie, Ada, również. Coraz częściej właśnie jestem świadkiem, że na koncertach pojawiają się tacy młodzi, bardzo młodzi uczestnicy, dzieciaki, którym zakłada się słuchawki na uszy i nawet wczoraj właśnie na koncercie ulicznego opryszka w Berlinie cały czas
jedna naprawdę no, mała dziewczynka, córka taty punkowca, który to trzymał ją dzielnie na ramionach, na baranach przez wszystkie koncerty i razem wspólnie podrygiwali. Oczywiście miała te słuchawki na uszach. No i super to wyglądało, że razem wspólnie się tak bawili. A że było ciasne, to chyba najlepszy wybór, żeby ją sobie tutaj posadzić na ramionach, zwłaszcza, że skoro jest taki ścisk, to niewiele by zobaczyła z poziomu kolan drugiej osoby, a tak to jest na topie, jest u góry. Dobrze, wybaczcie, że dzisiaj tak troszkę może jestem ospały, ale przez dwie doby to nie miałem za wiele snu, to się przyznam szczerze, a mimo to chciałem się z wami po prostu dzisiaj spotkać, porozmawiać, po prostu pobyć, zwłaszcza, że kolejne audycje, no za tydzień na pewno się audycja nie odbędzie, za dwa tygodnie prawdopodobnie chyba też, no zobaczymy, bo jeszcze oprócz tego mamy z Uliczną Fryszkiem wyjazd do Czech za trzy tygodnie, ale to na bieżąco będę was informował na Facebooku, dobrze? A tymczasem, jeżeli słuchacie tego na YouTube, czy też jako MP3, to już będzie ostatni utwór na dzisiaj dla was. A wszystkich tych, którzy są z nami tutaj na żywo, dotrwali do tej godziny 20, za co bardzo, bardzo wam dziękuję i gratulacje. No to oczywiście zapraszam was na godzinę specjalną, godzinę bonusową, dodatkową piosenkę na życzenie. A tymczasem posłuchajmy Zaczarowany Ołówek, koncert w Gwincie, klub Gwint, Białystok, rok 1987. Lubię Marlon.